Ja mam na imię Alicja, jestem ustronianką od urodzenia. Chciałabym wam dzisiaj złożyć świadectwo mojej wiary i też wytłumaczyć, dlaczego po wielu latach chodzenia z Panem Bogiem zdecydowałam się, aby przyjąć chrzest, tak jak uczy Biblia. Takich pierwszych kroków wiary uczyłam się na szkółkach niedzielnych, lekcjach religii w kościele ewangelickim, bo urodziłam się w rodzinie ewangelickiej. Był moment, kiedy taka moja dziecięca wiara troszkę się zachwiała na skutek rozdźwięku pomiędzy tym, czego uczyłam się w szkole, a czego uczono w szkole, a co znałam z kart Biblii. To było gdzieś krótko przed maturą, ale nie trwało to zbyt długo. Co przemówiło do mnie i pokazało, że Pan Bóg naprawdę istnieje, że On naprawdę jest, to cud Bożego stworzenia, który mogłam oglądać właśnie na początku studiów, wyjeżdżając często w Tatry. Jak zobaczyłam je, to powiedziałam: nie, Panie Boże, Ty istniejesz. Utwierdzało mnie w tym też piękno, uniwersalizm praw przyrody, które poznawałam studiując fizykę. I potem zaczął się taki okres czasu, kiedy rzeczywiście poszukiwałam Pana Boga, tak instynktownie czułam, widząc to piękno, o którym już wspomniałam, piękno stworzenia, że Bóg jest dobry i że jest osobowy, że chce mieć bliską relację z człowiekiem. I szukałam kontaktu z ludźmi wierzącymi i to był listopad 83 roku, znalazłam się na ewangelizacji młodzieżowej w Skoczowie, w kościele ewangelicko-augsburskim także. No i tam, jak już weszłam, myślę, że to już Pan Bóg wcześniej mnie przygotowywał do tego momentu, było serce, na którym było napisane: ludzie, Jezus was kocha. I to był taki moment, że tak jakby została taka zasłona zdjęta, że ja wtedy widziałam Pana Jezusa na krzyżu, który umiera za mnie. Właśnie za mnie, nie za wszystkich ludzi, nie za cały świat, ale właśnie za mnie. I tak wtedy zdałam sobie sprawę z mojej grzeszności i z tego wszystkiego, co Pan Jezus dla mnie uczynił. To była ewangelizacja, były później rozmowy, była modlitwa o przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca. I wtedy to był ten moment, kiedy rozpoczął się taki nowy rozdział w moim życiu. Życiu w bliskości Pana Boga. To już trwa wiele, wiele lat. No muszę powiedzieć, że to był czas, że zawsze doświadczałam cudownej dobroci Boga i Jego wierności. I każda obietnica tak... Doświadczałam tych prawdziwości Bożych obietnic. Tak jak każdy człowiek otoczony różnymi ludźmi, przeżywamy chwile radości, smutku, słyszymy piękne słowa, ale słyszymy też raniące słowa. U mnie w życiu było tak, że słyszałam chyba za dużo tych raniących słów i gdyby nie Pan Bóg, to ja chyba pogrążyłabym się w rozpaczy. Nie potrafiłabym rozwinąć tych skrzydeł i po prostu żyć odważnie. A życie wymaga odwagi. Mamy na utrzymaniu domy, musimy pracować. Też widzę to, że tak jak każdy człowiek, byłam spragniona miłości, dobrych relacji, jakiegoś, nie wiem, ramienia, na którym można się oprzeć. No tak się zdarzyło, że jestem osobą samotną, nigdy nie wyszłam za mąż, ale też wiem, że Pan Bóg uchronił mnie przed chyba poważnymi, nawet może tragediami życiowymi, bo trzymając się Bożego Słowa, pragnąc żyć w posłuszeństwie, wiem, że uniknęłam, bo już byłam często o malutki krok przed jakąś złą decyzją. Muszę powiedzieć, że jestem osobą szczęśliwą, że w chwilach, kiedy
potrzebna była odwaga. To tak jak pięknie słowa wyrażone z Izajasza mówią, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Ja to wielokrotnie przeżywałam. Może kiedyś przyjdzie czas, że będę mogła coś więcej opowiedzieć z mojego życia, ale może teraz takie ostatnie przeżycie, bo to było kilka lat temu. Mówimy tutaj wiele o ludziach chorych, którzy przechodzą przez trudne momenty. Ja doświadczyłam tego, że naprawdę nie musimy bać się złej wieści. W 2018 roku w czerwcu okazało się, że mam nowotwora złośliwego, była konieczna operacja, później półroczna chemioterapia. I to, w jaki sposób Pan Bóg mnie przeprowadził i to, jak doświadczyłam tego, jak tej Jego bliskości, tej Jego pomocy i tego też, że naprawdę nie bałam się. Ja się nie bałam ani choroby, ani nie bałam się odejścia. Wiedziałam, że w sumie to, co najpiękniejsze może mnie spotkać, to rzeczywiście spotkanie z Panem, ale też mówiłam: Panie Boże, jeżeli jeszcze masz dla mnie coś, co mogę zrobić dla Ciebie, jeśli jeszcze jestem komuś potrzebna, to tak, to zostanę. I to naprawdę tak się dzieje. Moja rodzina, mam dwie siostry, brata, modlę się o nich cały czas. Na razie jeszcze nie zaczęli takiego świadomego życia z Bogiem. Czasem rozmowy są takie bardzo trudne. Bywają chwile, że ich nawet unikam, żeby nie było jakichś takich niepotrzebnych słów, które, nie wiem, może są trochę szyderstwem z Pana Boga, bo tak się zdarza. I może tak przytoczę taką jedną rozmowę. Właśnie to było jakiś czas potem, jak ja przeszłam przez tą chorobę. Zresztą rodzina bardzo mi też pomagała. Ktoś z mojej rodziny powiedział: ale po śmierci nic nie ma. Ja się nie boję umrzeć. A wtedy moja siostrzenica powiedziała: ale ludzie boją się umrzeć, a ciocia Ala nie boi się. I tak cieszy mnie to, że czasem... Wydaje mi się, że nie jestem może jakimś dobrym świadectwem, skoro, chociaż staram się bardzo, skoro moja rodzina jest tak daleko jeszcze od Pana, ale cieszą mnie zawsze takie chwile, kiedy ktoś coś zauważy i jednak, nie wiem, zaczyna dostrzegać, że jest różnica pomiędzy życiem z Bogiem a życiem bez Pana Boga. Zawsze też ten aspekt posłuszeństwa Panu Bogu był dla mnie bardzo ważny. Wiem, że to jest to, czym mogę podziękować Mu za to, co dla mnie uczynił, co dla mnie wycierpiał, ale też za to, kim jest dla mnie w takim zwyczajnym, codziennym życiu. I na początku to posłuszeństwo jest takie troszkę wymuszone, ale z czasem ono wynika po prostu z tego, że ta moja relacja z Bogiem jest taką rzeczywiście relacją miłości, odwzajemnionej przeze mnie, bo już tyle przeżyłam z Panem. To jest podobnie jak chyba z relacjami ludzkimi pomiędzy osobami, że ja po prostu nie chcę Go zasmucać. Dlaczego wspomniałam o posłuszeństwie? Bo to ma związek też z tym, dlaczego chcę przystąpić do chrztu. Ten okres covidowy i to wszystko, co zaczęło dziać się na świecie, myślę, że wielu ludzi zmusiło do takiej refleksji odnośnie czuwania. Wiecie, tego czuwania, o którym czytamy w Biblii. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Ja sobie, tak, ja nad tym rozmyślałam. Myślałam nad tym: Panie Boże, a jak Ty przyjdziesz? Czy Ty powiesz: sługo dobry i wierny? Czy nie ma jakiegoś cienia w relacji pomiędzy mną i Panem Jezusem, który sprawia, że jestem tą głupią Panną? I też sięgałam po lektury, po różne lektury, między innymi Radykalne uczniostwo, taką książkę Reinharda Hitlera. I tam przeczytałam, że pierwszym aktem posłuszeństwa Panu Jezusowi jest chrzest.
Ja zostałam ochrzczona jako dziecko w kościele ewangelickim i jakoś zawsze umysłem to akceptowałam, chociaż wiedziałam, że chrzest to ma być świadoma decyzja. Teraz już wiem, że to musi być całkowite zanurzenie, bo ma to symboliczne znaczenie pogrzebu starej natury, starego człowieka. I wtedy właśnie tak głębiej się nad tym zastanawiałam. I skoro to jest posłuszeństwo, a posłuszeństwo jest takie ważne. Też wspominaliśmy tutaj na naszym szkoleniu, że nieposłuszeństwo jest bałwochwalstwem, bo ja swoje poglądy, swoją teologię, może swoją filozofię stawiam ponad tym, czego oczekuje ode mnie Pan Bóg i czego naucza Pan Bóg. I jeszcze te słowa, wiecie, bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ja się spodziewam, że przyjdzie Pan Jezus, zabierze mnie ze sobą. I potem pomyślałam, Panie Jezu, ale przecież jeżeli przez całe lata nie byłam tego świadoma, w porządku, ale teraz, kiedy jestem świadoma tego, że chrzest to jest akt posłuszeństwa w podziękowaniu za to, co uczyniłeś i czynisz dla mnie, to ja już po prostu nie mogę tego nie zrobić. I to było wiosną ubiegłego roku. Później wyjeżdżałam na 2 miesiące do pracy i już wiedziałam, że jak wrócę, już kontaktowałam się tutaj z Elusią Snopek, że tak, że będę chciała przystąpić do chrztu, aby podziękować mojemu Panu i być mu posłuszną.